grupa dziecka w drodze Magda, Willi i Sergiusz za kamerą jest dzisiaj u lekarza, ponieważ Chrucz od 3 dni ma katar, a my chcemy się wybrać na narty. Chcemy się zapytać specjalisty otolaryngologa, czy możemy. Spacery, na pewno wychodzenie na świeże powietrze. Ten sezon jest sezonem, gdzie no wcześniej robi się ciemno. Ta pora roku też nie napawa radością i chęcią na długie spacery na świeżym powietrzu, ale musi to być, tak? To jest ta słynna witamina D chociażby. To jest też coś, co trzeba w pewien sposób jako substytucja podawać, tak? Czy jakieś nawet preparaty na bazie witaminy C, czy preparaty najlepiej takie ziołowe, które troszkę są w stanie pomóc nam, jeżeli pojawia się jakiś stan infekcyjny, czy jakieś problemy z gardziołkiem, czy z katarem, no to na pewno te preparaty ogólnie dostępne. To są fajne syropy dzisiaj dostępne, wyciągi z jeżówki na przykład. Natomiast infekcje oczywiście u dzieci przebiegają zupełnie odmiennie niż u osób dorosłych. U dzieci zazwyczaj jest to bardzo spektakularny czas, kiedy rzeczywiście bardzo masywne dolegliwości, bardzo szybko się rozwijające, z bardzo wysoką temperaturą i potem na przykład następnego dnia już wszystko jest okej. Tak? U dorosłych nigdy tak nie jest. Tak? U dorosłych jak coś się zaczyna, to zazwyczaj trwa. A tu u dzieci to wszystko jest kaskadowo, tak? zupełnie dynamicznie to się rozwija, ale tak dynamicznie jak całe życie takiego malucha. Jeżeli nos się do końca dobrze nie oczyszcza, jeżeli ten nos się blokuje, zbiera się większa ilość wydzieliny, to ta wydzielina zalega z tyłu gardła, w tym nosu gardła. Tam, gdzie są dokładnie ujścia trąbek słuchowych, jeżeli te trąbki słuchowe zaczną się przytykać i blokować, stwarza się takie środowisko beztlenowe w obrębie wnętrza uszu i dochodzi do przemian takich drobnoustrojowych. Stąd się rozwija też zapalenie uszu najczęściej u dzieci w tym mechanizmie.